Mám fajera, słuchaj, ale dziś... Mam na pewno. Ściąg, nie? Patrz, Piotr raz jeszcze się załapie. Chyba tak. Ale ciężki. No, ten to jest ciężki. No i dzisiaj moja żona mi powiedziała, że mówi: Jarek, to co ty malowałeś, to najładniej wygląda, najlepszy kolor. To jest no. Moje malowanie. Wiesz ile razy, ile warstw? Nie pytać. Nie pytać. I jeden problem jest. Nowy akumulator i nie kręci. I pad. Wziąłem prostownik. Miałem drugi. Przygotowany jestem. Aha. Jak tam koło z tyłu? Dobrze. Idzie na środek? Tak. No widzisz, bo to nie jest cross, nie? Nie, nie, nie. No, jest, no. Jest na ziemi. A słuchaj, a pokażesz mi złomka? Aha, jest! Złomek! Kierownica do malowania! Wszystko do malowania. Wahacz do malowania. Ze stopą? Ze stopą. A co, jak już to czarno? Ten na czarno, podnóżki, stópka też, półki też na czarno, nie? I kierownicę. Okej. Okay. Wiesz, tak z zewnątrz to wszystko fajnie wygląda, nie? Tak wiesz, tak jak jest zamontowane na sprzęcie. Tak to wygląda. Nie ma luzu. Bardzo dobrym stanie jest. Korba wytrzyma. Wytrzyma, wytrzyma. Wytrzyma, spokojnie. Oryginał? Wszystko nie grzebane? Oryginał. No kurwa, ale pasji chciała będzie ściągnąć. Honda lepsza niż wygląda. Uuu. Jak się pak ściągnie, tak to wygląda. 13 litrów zbiornik. Nie, a wielki? A od spodu pusty? Tak jest. Zbyszek kieliszek, a tu mamy 4. Czy uruchomimy Fireblade'a? Jestem ciekawy. Przekonamy się niebawem. Żaroodporną. Najlepszą farbą. Jak to fajnie wygląda, jakie wypalone, nie? A tutaj takie przejście. Fajnie, fajnie. O wszystkim pomyślałem. No czyli rachu ciachu i poszło, patrz. Na ten nie paliło, nie? Tak. Na ten gar. Tak, na ten paliła. No, w ogóle paliwa nie było. Sucho. 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 Normalnie tu widać, sucho. Jest mokro. Tu jest mokro, tu jest mokro, tu jest mokro, a tu nawet nie jest spocone. Sucho. Sucho, normalnie. Pustynia. Sahara. Zobacz, a tu zobacz, z nowego wycieka mi, patrz. Elektrolit. Zalany prawidłowo. No. Co Michał, co ze świecami? Luźne. Luźne świece. Luźne. No już dlatego wiemy, dlaczego przypał. Na razie jedna luźna, tak? Na razie jedna. Pajeczką. Mało paliwa było. No, mało było. Ale tak źle nie jest. Widać, że przepuszczało. Tak. Nie no, świeca do szajs. Złom. Sucha, ale szajs. O! Taka sama. No to staruchy są. Jak oceniasz, pełno... ile lat? One mogą z mieć. 4? No. Jak nie więcej. Jedziemy dalej. Cały czas lecimy, jedziemy. Będzie Honda chodzić? Będzie latać. Będzie latać. To głupi pomysł, żeby dzisiaj latać ścigaczem tu u ciebie. Jak zrobimy? Bo zimno. A miało być 30 stopni. Luźne. Wszystkie świece luźne. Wszystkie. Będzie la maneta? Słońce się przebija. Mamy szczęście. Nie zmarznę tak. A widzę, że tu masz nawet kroplówkę, patrz. Nie jeden tu był pod kroplówką. Świece? Jakie zakładamy? NGK i rydy. NGK i rydy. No dziewiątki. I bardzo dobrze. Ostrze noża dostaje nowe świece. Nowy olej. Czyszczenie gaźników. Podstawa. I co jeszcze?
filtr oleju. I filtr oleju, no właśnie. Podstawowy serwis na lato. No. No naprawdę. To była totalna mordęga. Była mordęga, Michał tu kombinował, ale mówię, dobra, daj mi drugiego łoma. No i tak wzięliśmy równo, pach, sekunda i poszło, nie? To będzie? Lamaneta! O, to mój? To Honda chodzi? Myślałem, że już odpaliłeś. Świece mamy praktycznie wymienione. Gaźnik, gaźniczek, gaźniczunio do czyszczenia, rozbieramy, czyścimy, patrzymy. Obyś trochę zwiększa. No i ze 2 litry paliwa pójdzie. I co generalnie, jaka była przyczyna tego, że nie paliła ta na tą świecę? No to potem nie się zawalone, nie? Patrz, kieliszki są, a flaszki nie ma. Nie było rozkręcane. Jeszcze fabryczne. Nie było rozkręcane. Na to wygląda. A tu to jest jaki bobel. Co to jest? Ojej, co to jest? Ja cię nie mogę. No co? Taki zajebany gaźników to ja na oczy jeszcze nie widziałem. No to widzisz, to jest ten. To tu kijankę znajdziemy. Normalnie z 98. 9. Może ktoś didla tu wrzucił, że to takie coś jest, ty. Nie, no ktoś musiał jakiegoś... No z czego takie coś? Nie wiem. Przecież to jeszcze pełza. To rusza się tam. Michał, to się rusza, zobacz. No weź tam dotknij tylko. No nie widziałeś? To ślimak jest. Z zębami wyskakuje. Zobaczymy co dalej. Na razie. Nie jest najgorzej, tak? Nie. O, tego w kamerze nie będzie widać. Czekaj. Tego nie będzie na pewno widać. A co ty jest widzisz? Jest fest zajebana. Tak? No widzisz? Nawet nie ma prześwitu. Nie. Teraz składamy. Zakładamy. Olej wymieniamy. I odpalamy. Ale tu tych części... Temat zaktualizujemy, no już jesteśmy na etapie, włożył Michał gaźnik do... Gaźniki? Gaźniki do serca. Generalnie no to tylko jeden ten zawór tam słabo chodzi, nie? Wszystkie, oprócz jednego. A, wszystkie słabo chodzą, tylko jeden dobrze chodzi. Co trzeba? Zestaw naprawczy i te gumki, tak? Membrany. Zestaw naprawczy, membranek. Membrany. No niestety. Ale zasypione były strasznie, nie? Katastrofa! Katastrofa, to po prostu nie było czyszczone od 99 roku. Prawdopodobnie. Tak, na pewno. Nie, no bo to za mały... Śrubki jeszcze oznakowane za mały były. Tak, było wszystko oznakowane fabrycznie. Po prostu za mały przebieg. Może jakby to ze 100 tysięcy miało, nie? Czy tam 200. O. Są motocykle z takimi przebiegami. Choć ścigacza nie spotkałem jeszcze z takim przebiegiem. Też nie. Ten ma 25 tysięcy przebiegu. Malutko. Fajny filterek, co? Zajebisty. Wygląda jak bak. Co, obstawiasz? Odpali? O, to jednak będzie pod tym, pod węflonem. O! To już wiem, po co ta kroplówka. Sprawdzimy, czy paliwo jest w komorach, tak? Co jest? Znowu rozbieramy do świecy. A miała być szybka robota. No. Miała być szybka robota, a wyszło, jak że... Zwykle. Jak zwykle, że nie jest szybka robota i... I coś czuję, że chyba zostawię Fireblade'a tutaj u Michała. Bo już jest późno. A ja mam jeszcze 120 km do domu. Taki finał. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.